Akademia Przywództwa dedykowana jest dla osób, które mają doświadczenie w zarządzaniu. Z tego względu, żeby stać się przywódcą, potrzebne są kompetencje przywódcze, które pozwolą zbudować zespół, zbudować, znaleźć zasoby, zaangażować te zasoby, zaangażować ludzi, którzy będą realizowali to, co stworzyłeś, twoją wizję, twój pomysł. Jest to kolejna przygoda, która pozwala mi się rozwinąć i która pomaga mi w codziennej pracy, w tym, żeby łatwiej osiągać cele, które chcę osiągnąć. Pracujemy w zespołach i dzięki Akademii Przywództwa wiem, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, aby zostać zrozumianym. W ramach Akademii Przywództwa wyobraziłem sobie to, że tutaj nauczę się zupełnie nowych rzeczy, zarówno pod względem asertywności, jak i też zajrzenia w głąb siebie, odnalezienia w sobie potencjału jako przywódcy. Bardzo dużo rzeczy, których się tutaj dowiedziałam, mogłam wykorzystać bezpośrednio w swojej pracy zawodowej, takiej codziennej, ale też w różnych pasjach, które wykonuję zupełnie poza pracą. W ostatnim czasie ukończyłem Akademię Menadżera Sprzedaży na Wyższej Szkole Bankowej. Następnie, idąc dalej za ciosem, poszedłem na studia MBA oraz Akademię Przywództwa. Zajęcia są przeprowadzane na bardzo wysokim poziomie. Da się odczuć to, że wykładowcy to są nie tylko teoretycy, ale również praktycy i dzięki temu potrafią lepiej przekazywać swoją wiedzę. Na Akademii Przywództwa zostali zaproszeni goście, którzy opowiadali o swojej pracy, o swoich doświadczeniach i to jest bardzo fajny sposób, żeby z takiego praktycznego punktu widzenia dowiedzieć się ciekawych i użytecznych informacji i wiedzy. Zostałem bardzo mile zaskoczony tym, że są to studia praktyczne, że jest to tak de facto forum osób wraz z prowadzący tworzą taką atmosferę, że jest to, że są to warsztaty bardziej aniżeli takie zajęcia teoretyczne. Każdy z nas ma ze sobą jakieś doświadczenia życiowe, którymi się dzieli tutaj na spotkaniach i to jest niesamowity zasób wiedzy takiej praktycznej. Uważam, że to jest bardzo istotnym elementem tu w edukacji na tym kierunku.